Jebany, jakie robią obroty! Mamie zniknęło 130 zł z portfeja. Wujek Szmej powiedział, że miło ziebiałe. Co ty powiedziałeś, kurwa? Ej, oła, nie, już... Wypuść go, kurwa, bo ci łeb rozjebie. O, ale jesteś trwany, kurwa! Wypuść go, kurwa! Wypuść go! Ktoś do ciebie celuje! Kurwa i psy! Na policję pisał! Ha, gangster, co spod szpitala powija! Kim wy kurwy jesteście jebane? Kurwa, no psy... Jezu. Na psy piszesz? Łeb ci, no, kurwa, rozjebie! Nie... Profesjonalne porwanie widzę. O kurwa. Ała! 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 Dobra, go nie spokojnie, ludzie. Siemano. Po tym małym failu początkowym witam wszystkich bardzo serdecznie na streamku. Z tej strony pan Dawid. Ekipa ta. Ojej. To są ludzie z potężnych chromowanych, którzy nas sięgą. Ale kto to jest, kurwa? No ja też nie wiem, kurwa, ale... A, i zabiliśmy im szefa podobno. Tak, a kto to szef? No, ciekawi mnie kto. No kto, no? Ko zabić, no jej. Ej, Lala, jak się nazywa ten szef? Kto jest twoim Jakub szefem? 389 przesyła 5 zł. Cześć. Pariła, a to screen. Jesteście trochę głupi, no bo sami się wpierdalacie na minę i teraz musisz powiedzieć mi, kto jest twoim szefem, albo ci strzelę między oczy. No to ginę. Okej. Okay. A tam okay. Pojedziemy. To gijesz. To strzela. No nic, no musieliśmy odjebać kobietę, stwierdziła, że woli umrzeć niż powiedzieć imię szefa. A ty co, kto jest twoim szefem? Mów albo ci zastrzelę. Masz szefę. Możemy ją gwałcić? Ej, weź tu się do lokalnego samochodu, bo się nie zmieścimy, się jeden lokalny pojazd potrzebny. Jest, stoi spokojnie. Dobra, to weź go pod... Dobra, to zabierzcie ją ten. Zabierzcie ją, żeby... w inne miejsce, ja zaraz schowuję jakąś furę. Zaraz będą psy. Kurwa, nie wiem ludzi siadać. A to jest akurat jej wina, że dostała kulę, bo nikt by jej nie zabił, ale sama się wysprzęgliła, no. Kto jest twoim szefem? Nie powiem. No to ginę, wiesz, takie nieposzadowanie życia jest w sumie, nie? Ragnar przesyła 10 zł za narzeczoną. Dzięki, byczku. 15 policjantów. Nie, to nie wyjechała na cmentarzu. Pojechała na wikietkę. Kozakami walimy wiadra cały czas. Ale przewiew mam. Gower przesyła 30 zł. Piąteczka. Piąteczka. Dzięki za 30 zł, Gower. Nie, no nie będę cię okłamywał, młody. Ciocia Diana zachorowała. Nie żyje. Tata mówił, że jakąś śmatę w ogródku chował. Ale to nie ciocia. Nie chodzi o kobietę. Nie ciocie. Inną śmatę. Inną siosię. Pańcz coś tak, świętego, ale nie mów żadnej cioci, dobra? Się nie powiem. Wszystkie ciocie to szmaty, tylko mama jest mama. Mamę kocham. Tak, a wszystkie ciocie to szmaty, ale nie mów im tego, dobra? Powiem. Nie mów. To jest Jana, Krzysia Jana dała mi siśka. To jest szybko. No ja wiem, ale... Bo... Jest szmatą. Dwa jazi. Ale tylko mama jest mama, a inne ciocie to szmaty. Ojzie. Ale zawsze można używać trochę. Także mama nie wzięła. Używać szmaty? No. No, do mycia podłogi. Do siego. Do pierdolenia gały, takie rzeczy. Zia włosi? Mhm. Ozie. I to ujo, ujo się usi, mama sieśkę. I się usi. Co? Cieczkę ma? Cieczkę ma? Dusi się i mama sieśkę. No, dusi się. Dusi się i mama sieśkę, tak. Tak, dusi się. Nie, po prostu na apat. Na apat chcę. To zrobimy napad. Chodź, zrobimy napad na przedszkole, no? Rozpierdalacie, kurwa, w tym zajtem. Na żłobek. Ej, a jakbyśmy dali młodemu klamę? Do mnie popczamy, bo tu się grzeje jedzenie. Mogę mu dać podtrzymać. Nie, ale taką bez amunicji. Nie ma amunicji, właśnie. No właśnie, Angus, daj mu klamę podtrzymać. Daj mu, żeby się pobawił. A jaką? Ale taką, mały, młody, taką? Czy taką? Ciotka nie żyje, polecę krótko, na jej miejscu też bym popełnił samobójstwo. Trzymam młody tutaj,
przykład. Ale ja idźmy, kurwa, ze szpitala. A może mody steroryzuje te nowe niaki? Ej, bo to są kamery bez kart. Dobra, dawajcie, wyjebane, młodego nie posadzą. Młodego nie posadzą. To na jodę, to na jodę. No, poskocz sobie, Santiago. O kurwa. Jeszcze raz poskocz. Sztaś! Poskocz sobie, młody, poskocz sobie. Gdzie on jest? O, teraz, młody, już. Jebany, jakie robią wloty! Szanujcie dupę, kurwa, co wy? Szanujcie dupę! Nie, no, co ty jego trybcze przebudzi! Kowi przesyła 50 złotych. Zostaniemy przyjaciółmi. Dostał! Kartka Kubere, daj no właśnie, mamuszkę, bo nie jestem jak Santiago mówi, to się śmieje. Jaki Bartek Kubere? Nie mówi, to się nie staje. Pał, pał! Pał, pał! Tatę nie, bo tatę kocham. O, mój syn. No, kurwy jebane. Na glebę! Dobra, młody może ten. Młody dobre nawyki ma, nie, na akcję go nie weźmiemy, dodaj spokój. Ale nianie może sobie przyszłość, sami teraz znaleźć. W przyszłości, tak. Przykuję sobie ją do nogi i będzie za nim lecieć. Na smyczu będzie nianie nawet trzymał. W istocie jest jeden abuj. O kurwa. No, bo tylko jedno mianie potrzebujesz. Ale nie naciskaj na spust, dobra? Santiago, bo będzie przypał. Santiago mówi kuśni! Mam jeden abuj. Sztań! O! Debil! Tata, nie umieś! Jak Santiago nie mówi, to nie sztań. No, młody, nie mówi jeszcze raz. Sztań! Ale kurwa, to nie moja wina! Santiago mówi sztań! Dobrze, wujko, piąteśka. Mamie zniknęło 130 zł z portfeja. Jedziemy mamie pokazać, jak potrafisz? Tak. Dobra, jest mama? No zaraz zadzwonię. To musisz nastraszyć mamę. Nie, no nie ma. To potem pokażesz Santiago, dobra? Mamie. Tak. To dobra, jedziemy stąd? No. To oddaj wujkowi pistolet, a ja ci za chwilę z domu dam nowy. Ozie. Bez naboi mu daj. No dam mu na kulki zwykły. No. Taki zabawkowy. Może już tak na ziemię, wiesz. Pojedziemy i kupimy do sklepu. Jedziemy do sklepu, Santiago, kupić pistolet? Tak. Dobra. Kurwa, nie wiem, jak to było z tu jedną z nas. Patrz sobie. Nie tylko, żebyście się bali. Aha. To się wystraszyłem. Super. Chodź, Santiago, tutaj jest samochód nasz zaparkowany. No. Otóż. Otwieram ci drzwi, wsadzam cię na fotel. Na fotelik. Fajnie, kurwa, ja skurwysyny. Sorry. Wsadzam cię na fotelik, zapytam ci pas. Te, ja się z tatą. Tak. Tu siadę na fotelu, młody. To poczekajcie, ja pojadę po pieniądze na Eklipsa. Dobra, jedziemy na Eklipsa, ja pojadę po siano i pojedziemy mojemu synowi kupić zabawkowy pistolet. Ale tylko trzy, a ty? Chodź, Santiago, wybierz sobie pistolet. Pięć? Oho. Który chcesz? Ten duży. Ten? Tak, ten duży. Okej. Okay. Dzień dobry. Chciałbym kupić ten pistolet. Jak będę miał pistolet, widziałeś? Ten duży. No tak. Tata mnie uczył robić pompki. Siosia Jana mnie uczyła tak, że bez ziomku wiem, na siecie i ręsie. No, bo siecia Jana to najlepiej pompki robi. Jak mnie gigotała, to potem robiłem na siecie i ręsie. No. Aha. Idę. To dla ciebie, trzymaj. To da... To nieźle da się siód Jana umie zmotywować. Słuchaj. Nie żeby coś, ale on ma bojowy. Zobaczcie. Santiago mówi kuśni! Ale fajnie. No. Piąteczka. Piąteczka. Santiago nie powiedział piąteczka. O kurwa. Jeszcze raz. Santiago mówi piąteczka. Piąteczka. Chodź. 100 zł. SSSS przesyła 3 zł. Nitro i Joel nie chcą dać ciocia lepsza. Dzięki za pieniążkę.
zielony. Kapiszony? Nie, nie, no nie może strzelać. To jest dziecko. Nie wiem, zaraz mama powinna być, nie? Tam jak z nią wychodziłem z domu, to jeszcze spała, mówiła, że się, że jeszcze coś sobie poleży, że ten, że chce się jej... Co powiem, ją zazyska i poszedłem. Gdzie śpę się i Kija? No śpią. Kija. Kylian młody. Kija na bombach? Kijan. K-Y-L-I-A-N. No, zaraz się obrazi, że go poprawią. Gagsas. No. Dosłownie podobno. No, pomóż się mojemu synowi wejść. Wchodzi, dobra. Dosięgam do piarki. Weź kurwa, rusz pizzę ktoś. Kysz. Angus, Angus, wysiądź, wezmę cię na ręce. Na kulki. To Madziur. Na kulki. Ojej. Na kulki? Taki hukowy, taki nie wiem, zabawkowy. Apawkowy, tak? Apawkowy. Zabawkowy? Tata dobra. Kupił. Santiago. Tata dobry. Tata obi. A on uczyłeś się uszczelać? Ja umiem paść. Santiago mówi kuśni. Sztań. Ujek, ujek śliwny jest mądry. Chcesz na ręce? Chcesz poświecić? Jeszcze ukuśta się. Patrz, ci daję. Chowam do piejuchy. Trzymaj. Dobra, wiecie co, ja bym się pojechała przebrać, bo ja w tych ciuchach chodzę tak ciągle. Usiekaj! Zostaw tego pana, Santiago. Usiekaj! Zostaw, zostaw. On a ten siusz. Drugim autem się kręci, a matoj. Opiekunka Diana już nie będzie opiekunką, mówi. Wiesz? Co? Opiekunka Diana już nie jest opiekunką oficjalnie. Czemu? Ja nie chcę już się osiągnąć, ja chcę z mamą. Bo... no, debugów na tak. No, jakieś kurwa. Tak. Tak, a tęskniłeś za mamą troszkę? Bazio, Bazio. Tak, ja też tęskniłam za tobą. A gdzie ciocia Diana teraz jest? To są serio różowe włosy? Nie, niebieskie. No, troszkę masz różowe, byś nie, musiał się maseczką nie, nie ma. Pobawić. Nie ma. Niebieskie. Nie? No. Bo ja jestem tatunistą, ale... to nie wiem, a przyszedłem do fryzjera i powiedziałem, róbcie co chcecie. Możesz ten, możesz się pobawić, żeby w nie w oczach było super. No. Fajnie by było w sumie. Czyli co, smerf paruwa są, ale gdzieś tam daleko, te? No, no, no. Dobra. Poczekacie tutaj na mnie, tylko sobie bym pojechała zmienić ciuszki, czy jedziecie ze mną? Pojedziemy z tobą, nie? Dobra. Zobaczyć jak się mała przebiera. Chodź Santiago, chodź. To ja go wezmę na kolanka, ty kieruj, lepiej. Santiago, to jest prezent na twoją osiemnastkę, zostaw to autko. Siekaj, oddam. No tak, tak. Nie możesz? No musisz tutaj podjechać bliżej. A parkuj. Dobra. Jak dziecko ma jechać tym? No tak samo jak wyciągnęło, no nie wiem. Ja umiem... Tutaj się na... chowa? Gdzie się chowa te samochody? Nie wiem. To weź je tu postaw gdzieś. Czemu do bagażnika wskoczyłeś mały? Nie wiem. Chodź. Wezmę cię na rączki. Siekaj. Zostawcie łapkę czaty. Nie wiem, nie odpowiadam. Nie mogę. To zostaw tutaj samochodzik, zostawimy, apajkuj, wiesz? Apajkuj tutaj. No. A oglądałeś już jakieś bajki Santiago z tych płyt? Kurwa, on podobno oglądał... Oglądałem jak tata kazał wsiadziać księdzu do buzi sobie, albo w dupę mu siadziali. Nie wiem, no nagrywał tam paruwa kurwa i mu... Ujek paruwa nagrywał to. I opiekunka mi pokazała. Jezu. Opiekunkę trzeba zmienić kurwa, no. I widziałem jak tata igrał iścik no. I robił napad właśnie, na piekę. Bo ty nie wiesz pewnie co? O czym? Czytałaś gazety? No przecież...
Powiedziałeś mi to już dawno. Ale czytałaś tutaj gazety? No tak, widziałam. Widziałaś wywiady? Tak, widziałam, okay, pozdrowienia. Dzień dobry. Dzień dobry. To Santiago w tym domu, co mieszkamy teraz, to tatuś wygrał. No. Wsiąłem i poisiał. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdziemy tu jakiegoś księdza? Na wyspie? Na szpitalu? Kojarzycie? No nie, no właśnie chcieliśmy się przyjechać. Oj, przepraszam, zapytać się, przepraszam. Czy nie wiecie, gdzie możemy jakiegoś znaleźć, takiego legitnego, nie? Przez przypadek. Jeśli trzeba, to mogę być księdzem. Tak? Tylko, że co łaska. No właśnie, tylko właśnie tu... No co? Dzień dobry. Chodź, pojedziemy za tato. Panie funkcjonariuszu, ja pytaję, czy nie zna pan jakiegoś księdza? Makajanki. Bo to zły człowiek, wiesz, Santiago? Pan makajanki. A tego telefonie słychać w ogóle. Się w nic nie mówi. A, bo to jest ten, to jest, dobra, nieważne. Co? To nieważne, to numer buta ma super. Chodź, Santiago, idziemy. Chodź, Santiago. Santiago? Yeah. Kto tam stoi? Opaściłem się. Ujo śmiew? Nie, ten obok niego. Pójsia, pa. Shave, pa. Dzień dobry, panie funkcjonariuszu. Ja pytaję, nie za pan jakiegoś księdza, bo dzieci muszę ochrzcić, a księdza nie możemy znaleźć nawet. Jest kilka księży. Tak? A gdzie ich szukasz najlepiej, jak myśli? Na Twitchie. Tak. Dobra, to dzięki wielkie. Proszę, no. Ej, Santiago! Shave, pa! 10-4. Santiago! Chodź, co? Co jest? 2, 3, 5, 7. Ja jej. Idę na bufet. Nie, no Spencera nauczyłam. Aha, ktoś tam w auto się wpierdolił. Aha. I to była ta czarna G-klasa. Mogę tu usiąść? Nie, bo zamknięte jest, wiesz? Dobra, nie będę z tobą gadał. Co, magicznie kurwa wiedzą, że byłeś zamaskowany, zmieniłeś głos i cię rozpoznali, czy co kurwa znowu? Ta. Santiago? Sio? Nie wiem, kurwa. Czy używałeś przed chwilą to, co ci mamusia pokazała? Tak, i wujek śmiej powiedział, że miłość je białe. Co ty powiedziałeś, kurwa? Ej, ała, nie, już nie! O, ja pierdolę. Ała, ale on z modulatora głosu korzystał, no! X17 przesyła 3 złote. Ej, powywalę się, bo już mnie boli. Nie, nie było. Poważnie mnie boli. Weź tak inaczej. Nie tak normalnie mnie pobij, tylko tak inaczej, wiesz o co chodzi? Santiago. No. Ała, starczy! Nie. Łeb, to ja ci zaraz rozjebię, kurwa. Do mojego dziecka tak nie mówisz, kurwa. Słuchaj, nawet jakby ci starą ruchał, kurwa. OCF, AC, direct, AXA, direct, ty, kurwa. Dzwonił z zastrzeżonego, nie wiedziałem, kto to był. Myślałem, że jakiś frajer, bo powiedział, że nas zabije. Po prostu rozmachujesz się i tak w twarz uderz. Ozie, pokaż tata paś. Buźkę, kochanie? Tak, tata paś. No, pokaż. Pał! Nie rób tak. Tutaj, ale wujek śmiew mi nausił. Tak, ja mam się nie wyjebać. No, ale on sprankował tak, powiedziałem, że to prank. Ale dobra, ale mogłam zawału dostać, kuźwa, idioto. No, źle się czuję przez was. Ale nie przy nich, chodź. Trzeba cię zaprowadzić gdzieś w bezpieczne miejsce, ja cię zaprowadzę. Piąteczka. Ojoj. Ale nie możesz nas tak prankować. Przy nich bo... nie, bo to przy nich to. Ale maseczki sobie zmieniałam w sensie. No, ale szybciej jest chyba ciuchami, wiesz? No. No i u mnie jest git. No u mnie nie. A musi być u mnie dobrze, bo jak u mnie nie jest, to jest smutek. Ja będę nie pilnował. Powiedz, kiedy git. Spoko. Znaczy jeszcze nie. Zaczęłam ćwiczyć, to za niedługo jakiś git. Ten. Będzie git. Co, synu? Halo. Chyba chciał mnie strollować. Już jest okej, okay. Tak? A. Bo pobrałam mu modulator głosu, żeby sobie małpa? Ten... To prawda, że jak bijesz Charlotte, to najpierw ją spinasz kajdankami? Wtedy jak Charlotte krzyczy w nocy. Co cię to interesuje, kurwa? Co cię interesuje to, co? Co, chcesz w pizdę dostać, Smurf? Pizdę! Nie mów tak, młody, nie wolno. A dobra, to po matce będzie miał.
Tak, twoja ma dużo. Będę miał piździe? W piździe, tak. Nie, no tak to nie. Paś, mała, się umiem. Co umiesz? Paś. O, pokaż, bo mama nie widziała jeszcze. O. A pokaż, czego cię tata nauczył. Pokaż, czego cię tata nauczył, no. O kurde. Paś. No. Umiem się tak. Chłop, wujkowie mówią, że to siecia noga. Ja pierdolę. Znaczy ten, o kurwa, co się dzieje? Spadłem do sąsiada i utknąłem w żywopłocie. Ale już sobie poradziłem. Zajebiście sztywny. Dobra, ma, robimy napad jakiś? Można, no. To z kim zostawiamy dzieciaczka? Ja się mogę zaopiekować Santiago. Nie wiem, ale opiekunka mi napisała, że Spencer wstał. Tak? To jedziemy po Spencera. Albo ja pojadę i tu poczekacie, jak wolicie. Dobra, ja to mogę jechać pojechać na szpital, to mogę go zgarnąć od razu. Tak, tak. Chyba, że mnie podwieźć na szpital. Weźmy podwieźć na szpital, no i zajebiście. Czarny SUV zawinął Smurfa. Jadą z nim w stronę Ammunition. Dobra. Chcesz śledzić jakoś? Jadę za nim i psy za nim jadą. Dobra. Są przy sklepie Groceries. Dobra, tylko my musimy podjechać po taser do mieszkania i przybiegnę, postaram się pomóc. Ała! Mam kobietę, mam. Pepeki wypierdolisz. Wypuść go, kurwa, bo ci łeb rozjebie. O, ale jesteś trwany, kurwa! Wypuść go, kurwa! Wypuść go! Ktoś do ciebie celuje! Co jest? Siemanko! Mam taśmę ze sobą. Siemanko, kurwa! Gdzie jesteś? Chciałeś wyjść, jadę... na czerwony. Psy za mną gonią. Dobra, nie ma miejsca w furze, ale coś wymyślimy. Zmienimy dalej na furtkę. Jedziemy w takim razie na czerwony. Autostrady, pojazd ma prąd z wodzie. Ale was kurwa dojadę, jak uciekniemy. Będę. Dobra, potrzebuję pomocy przy ucieczce. Jakieś staranowanie radiowozu, cokolwiek. Dobra. Jadę po czerwony. Dobra, spierdoliłem git. Ale będę was w dupę rukał. Co to był, kurwa? Nie wiem, jakieś frajerzy. Pytam, czy mogę klamkę odłożyć, to mówią, możesz mi zrobić loda, będziesz mi robił loda, kurwa. Zostanę na dole, nie chcę. Jak tak robisz robienia loda, to pociągniesz mojemu koledze. Pozdrawiam. Dawaj do nas, jak będziesz safe już. Wysiadaj, kurwo jebana, widzę cię. Kurwa. Łapy, kurwo. I wysiadasz. Podnieś ręce, kurwa. Stoisz plecami. Wsadzam się do fury tutaj z tyłu. Weź mnie rozwiąż, bo mnie związał. Wsiadasz. Ja mam klamę też. Poczekaj. Myślisz, że go nie widziałem. Całą drogę cię, kurwo, widziałem, jebana. Wysyłał GPS-y. Kurwa i psy! Na policję pisał! A gangster to spod szpitala powija! Dobra, przy mnie znowu gonią, uciekam ponownie. Ale gangus, na policję pisał. Dobra, wyjeżdżam. Szukam cię. Gdzie jesteś? Obok Playboya. Kim wy, kurwy, jesteście, jebane? Kurwa, no psy... Na psy piszesz? Łeb ci, kurwo, rozjebie! Łeb ci rozpierdolę, ty, kurwo, jebana, frajerze pierdolony! Jesteś gangsterem, kurwo, jebana, z wyspy totalnego spierdolenia umysłowego! Cię, kurwo, jebano, pokroję! Radiolek, jak będę cię ruchał w dupę, będę cię ruchał w dupę! Zajebiście. Ja do ziomka wysyłałem GPS-a, nie, kurwa... To se wyślij, kurwa, do starej, zamknij pizdę, bo ci łeb rozkurwie! Dobra, zapierdolę. Będę cię ruchał w dupę.
Zajebiście, fajnie, fajnie, cieszę się. Pedeciego, pał w dupę. Siema, ziomek. Dobra, jesteśmy pod eklipsem, jak coś. Ja jestem na zawód do eklipsa, jadę tam. Dojeżdża wsparcie do nich. Jedziemy pod tego, Playboya. Dobra, widzę. Już są dwa radiowozy. Dobra, potrzebuję jakiejś ciężarówki, którą zostawisz. Nie zdążę ogarnąć ciężarówki, ale... Zdążysz, na spokojnie. Jedź, wiesz gdzie jest ten? Wiesz gdzie się zostawia często ciężarówką? Jak się je... A kurwa, nie, bo to będzie zbyt popularne. Sześć radiolek masz na plecach. Chuj z nimi, kurwa, porobię. Jeszcze jakaś sportowa czerwona fura za nimi jedzie. Kurwa, dobra, spróbuję zrobić coś innego. Wjeżdżam na budowę. Mogę ogarnąć ciężarówkę, jak chcesz. Cokolwiek, co ich zablokuje, kurwa, potrzebowałbym. A jadę po ciężarówkę. Nie wjechali za mną na budowę, ale będą tu krążyli. Krążą, no. Potrzebuję, stary, ja będę wyskakiwał w stronę... wiesz, ja zeskakuję, oni tam czekają. Zablokuj im drogę, stary. Teraz wyjazdu. Oni się związali, taśma? Tak, rozwiąż mnie na szybko. Dobra, otwieram ci, żeby wsiadaj. Dawidek przesyła 3 zł. Dawaj. To jest Joshua, który pomagał Dianie. Na wszystkie strony budowy obstrony. On ma Audi baremu kupić. Kurwa, będę cię rochał w tupę. No, nie wiem, czy będę... Na każdej stronie jedź to jedna radiola. Nie ogarnęli się. Przyjechała na miejsce też karetka. Daj mi kierunek jakby świata, pod którym mam się ustawić od budowy, ja wtedy podjadę, ewentualnie jakiś tam, wiesz, wytyczny. Dobra. Pazowa! Mafiozi, jak zieloni jadą, co z modem? Nie wiem, jest jak... moją kobietą. Zieloni to są do rozjebania. Ogólnie jak... Jedziemy jak na paleto. Jak tam ci mnie porywali z szpitala, paleto to zieloni im pomogli. Co tam z tyłu u was? Tagi. Ty, ale was dwóch było, kurwa, gdzie jest drugi? No, jednego rozjebałem. Jednego odpierdolił chyba. No, ale on był w aucie nadal. No tak, i przypierdoliłem mi wypad, kurwa, z tego samochodu. Co tam, profesjonaliści? Profesjonalne porwanie widzę. O kurwa. Ała! Gdzie bolała? Ała! 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 Dobra, go nie spokojnie, ludzie. A kurwa. O, kurwa mać. A moja waga. Nie wiem jak odpisywać. Jadą zieloni. Gdzie? Oni pomagają, za nami. No to chyba ich nie pojebało, wiem, kurwa, że wiedzą, gdzie jesteśmy. Jechali za pościgiem na ciebie, jacyś jadąci już chyba, a teraz zatrzymują nas i pytają, od kogo jesteśmy. Kurwa jebana, wysiadaj z rękami! Wysiadaj, kurwo! Kurwa, ile razy mam tą klamkę wyciągać?
Dobra, chuj wam w dupę. Dobra, ten jeden to jest jego kufer, kurwa, jeszcze GPS-u pisze, no pojebało cię chyba. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedź, kurwa, lokalna szmato. Ja pierdolę i tamta we mnie się wjebała, ała, ała. Siadaj. Siadaj, kurwa! Nie wiem, no to już jest, kurwa, ciekawe, że sobie znaleźli nas, kurwa, w tym miejscu. Nikt za nami nie jechał, kurwa, na autostradę. A, to jest jego kolega z napadu, nie mieli, kurwa, prawa jebanego wiedzieć, gdzie jedziemy. Chuj, dobra, wyjebane. Pierdolone, kurwa. Ale Smart już jest wolny, czy nadal jest ze mną, jest ze mną, jedziemy. Rozjebaliśmy tam, kolejnych trzech. Ogólnie to we dwójkę rozjebaliśmy chyba z sześć osób od nich. Pierdolone, kurwy. Nie, jeszcze dwie fury goniły i się pytały, od kogo jesteś, a jak uciekałeś przed policją, to cały czas za wami jeździli. A teraz mnie ganiają i mnie ramują cały czas. Chuj w dupę. Nie wiem, jak się wpisuje na rynku. Pojechałem sobie. Dajcie mi komentarz. Jadę, kurwa, na paleto, tam jesteście? Jesteście? O Jezus! Metagaming to jest, kurwa. No nie widzisz, wiem, jak się później mówisz, że ja nie jestem obok ciebie, jak się pytam, gdzie jesteś, a mi nie opowiadasz, no. Ała, ała. Kurwa, wypadłem z fury, już jest git, wyśleć zaraz czy pies. Okej. Okay. Ała. Kurwa, co tam byczki? Policja nie ogarnęła, że wyskoczyliśmy, ale oni ogarnęli, kurwa, no. Dajcie spokój. Kurwa, zajebiste to porwanie. Co z tym GPS-em? Chwila, chwila. Hejcia. Co, jedzie, wysiadamy z nimi tu? Pogadać? Nie. Ok. Ale mnie wkurwiliście. Nie jedziemy w ogóle w tym kierunku, na razie przeczekamy, zawrócimy sobie na miasto, bo jechaliśmy w stronę paletu, a te kurwy wysyłały GPS-y, więc wiedzą, że kierujemy się w tamtym kierunku. Co? Ej, dobra, ma ktoś, kurwa, z nas picie szybko? Zostawię ci tutaj z ten. Zostawię ci tutaj z nimi i... Ej, was ktoś szybko picie? Któremu? No, mi ja z tyłu, mi w chuj się chce pić. Tylko tak szybko, kurwa. Paszmas, jesteś na radiu? Tak. Wyjdź z nimi tutaj na ten, jestem z furą. Chwila, bo wyzywam go aktualnie. No dawaj, kurwa, schodami nie ma czasu na wyzwiska. Ale ich jest dwóch, drugi jest nieprzytomny, bo pić mu się chciało, a nie zdążyłem go rozkrócić mu dać. Nie no, tego drugiego przecież zajebaliśmy, czy nie? Dwóch jest nieprzytomny. No to dobra. Czy przytomny jest, ale... Go trzeba podnieść, nie? Bo nie da się normalnie do fury z takim, kurwa, przygłupłem. Znaczy, no, do bagażnika. My stoimy tutaj przy molo na drodze. To ty jesteś? Siemanko. Dobra, jedziemy z nimi w takie miejsce, kurwa, gdzie nas nie znajdą. Jedź za nami. Ściągnij tą maskę. Ojej, czekaj, stój. Musisz go podnieść, no. Ta. Steven, gdzie ty się zgubiłeś, jesteś? No kurwa, podnieś po mnie. Dawaj tam, gdzie byś. Teraz powinno być hit.
Mam robotę do zrobienia, na razie musisz... musisz poczekać. A co będziesz robił, co się dzieje? Kasował frajerów. Odbiłem tego. Odbiłem jednego z naszych z rąk. Kurwa, możesz powiedzieć, Christophera Smurfa, kurwa, niech wiedzą szmaty jebane. Rozjebałem 5 osób, goniło mnie 6 radiowozów, spierdoliłem 2 pościgom, plus jeszcze rozjebałem 2 zielonych i jadę właśnie utylizować resztę. Kurwa. Na imprezie chyba jest trampolina. No dobra, to uważaj na siebie. Ja z dziećmi posiedzę w takim razie. No papa. Ale mnie wkurwili. Kurwa mać, no ja pierdolę, co ty odpierdalasz? Dużo razy jeszcze kurwa tak będziesz skakał, kurwo jebana tempa? Weź go kurwa na kolana. Co ty kurwa zrobiłeś? Bierzemy was na kolana. Dobra, to ci okej, mam jeden drugi. A gdzie ten drugi? Dobra, ja wchodzę do małpy. Mam go, ja go mam. Wejdziemy do ciebie, bo tu się nie do zmieszą mnie, no. Tej sportówce. Ale on ma tego na rękach, co miał? Tak. Ładowałem go do bagaja. Ja mam tego gościa, wiesz? Kurwa, tabuje sobie chłop 10 tysięcy razy. Kurwa, no nie, no kurwa, ja musisz pierdolę. Go... Aj, chuj, kurwa. No zrobiłem niech nas, zrobiłem niech nas teraz złapią, kurwa, a nie chce mi się już. No, serio. Nie wiem, gdzie jest ten drugi, kurwa, którego ja miałem na rękach. Pierdolone, kurwa. To kogo ja mam na rękach? Nie wiem. Lepiej sznurem czy na ten? Niczym, kurwa. No nie wiem. Kurwa mać, nie chce mi się. Idę spać zaraz, kurwa. Bo tego trzymam. Skurwa żałosne, kurwa, co tu się odpierdala. I altabuj starego, ty kurwo jebana. Nie wiem, kurwa, czy kogoś noszę, czy nie. Do chuja kurwa, to jest wszystko. Ja się nie ruszam z tobą. A ja cię nawet nie widzę, kurwa. No. A, ja tutaj, kurwa, prawo, na twoje prawo. Odejście. Tutaj, w tej ale było, miejsce, kurwa, no? 4. Ach, chuj wie. No było 4, ale jednego skupiliśmy. Kurwa. Jednego ja trzymam. Mówię, jeden nam wypadł z auta. Dobra, jestem. Nie wiem, tak go może załaduję do tego bagażnika. No nie jest git, macie go. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Zawieźcie go kurwa na szpital. Tego co se kurwa musi teraz koniecznie sprawdzić kurwa Facebooka, czy chuj wie co ty sprawdzasz. Jedź niebieski do szpital. Dobra. A wy weźcie tego drugiego, bo on został. Nie wiem gdzie ja jest. Mamy go. Ja miałem trzymam jednego kurwa. A tam... został, zajmij się. Okay. Nie wiem został. Gdzie. Widzisz, a czekaj, tam wysiadam. Ta, został. Ja go wezmę. Musisz go wziąć tak. Nie wiem, na chują kurwa alt-tabuję tą grę. Alt F4 zaraz zrobię, bo to jest kurwa. Chłop kurwa dwa razy wyskakuje z tego samochodu. Nie wiem, to jest... Nie wiem, no dwa razy kurwa chłop wyskoczył mi z fury kurwa. Chuj mu do dupy, nie chce mi się. Idę kurwa spać po tym. Dobra, spróbujmy ci teraz będę go kurwa miał. Dwóch godzin nic nie mogę zrobić. No ja dupię, no a możesz to go wziąć na plecy kurwa, normalnie? Tak jak ja? No to tak wcześniej, no i zobacz, no i widzisz. O, ma mnie w dupie, no. Może tym razem się uda? O, fajnie. Nie, no ale to dalej kurwa. Mamy dwóch? No dwóch było, okej. Kurwa jebana mać. Żygać mi się chce. Jak muszę tak kurwa ludzi wozić, nie da się normalnie. Nic kurwa nie da się normalnie. Dobra, ja pierdolę, wychodzę. Nie chce mi się. Pojechali. W chuju to mam. Chcę kurwa pograć w chuj wie co.